Ponad 40 wystawców zaprezentowało swoje produkty oraz wyroby podczas zorganizowanego na brzozowskim rynku kiermaszu wielkanocnego. Dopisała Aura, więc także mieszkańcy bardzo licznie zjawili się tego dnia na rynku. Więcej w materiale filmowym. Witam Państwa serdecznie w imieniu Pana Burmistrza Szymona Stapińskiego, jak i moim na pierwszym kiermaszu wielkanocnym. Na pierwszym, ponieważ w tym roku kiermasz został otwarty nie tylko dla wystawców z naszego regionu, z naszej gminy czy ziemi brzozowskiej, ale również dla osób spoza naszego regionu. Z tego miejsca serdecznie witamy wszystkich mieszkańców, przybyłych gości, wystawców i mamy nadzieję, że liczymy na dużą frekwencję jeszcze do końca dnia i zapraszamy już dzisiaj Państwa w przyszłym roku, ponieważ będzie to kiermasz, będzie to impreza cykliczna, rokroczna, dlatego już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, zbliżają się święta wielkanocne i w tym miejscu chciałbym w imieniu Pana Burmistrza Szymona Stapińskiego złożyć Państwu życzenia zdrowych, wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie, błogosławieństwa Bożego, wesołego Alleluja i mokrego Dingusa. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy pokazać po prostu, co robimy, czym zajmuje się. Jednym z działań właśnie Uniwersytetu jest wyrób takich artystycznych, świątecznych produktów. Nasze stowarzyszenie w tej chwili liczy 103 osoby. Chciałabym, żeby grono tych słuchaczy się powiększało, ponieważ dla seniorów wyjście z domu to jest po prostu oderwanie się od codzienności, spotkanie się ze znajomymi na uniwersytecie, spotykają się osoby, wymieniają się swoimi doświadczeniami, poglądami. Prezentujemy stoisko, gdzie są wyroby przede wszystkim naszego centrum w 100%. Są to wyroby, które są wykonywane przez uczestników, czyli przede wszystkim osoby wykluczone z rynku, długotrwale bezrobotne. Mamy 3 warsztaty w naszym centrum: rękodzielniczo-rzemieślniczy, remontowo-porządkowy i gastronomiczno-gospodarczy. I dzisiejsze wyroby to przede wszystkim warsztat rzemieślniczo-rękodzielniczy. Mamy pisanki, kurki, mamy bardzo szeroki asortyment wyrobów. Oczywiście zapraszamy do naszej siedziby w Orzechówce. Osoby faktycznie przychodzą, kupują, oglądają. Mamy asortyment bardzo, bardzo bogaty, ponieważ ciągle szukamy pomysłów, żeby się rozwijać, żeby zdobywać rynek i żeby oczywiście idziemy ciągle w stronę klientów. Także zapraszam serdecznie.